W rytmie życzliwości Opole gra coraz głośniej, chciałoby się powiedzieć, bo to już kolejna edycja tego jednego chyba z takich sympatyczniejszych konkursów. Chciałbym, żebyśmy grali jeszcze głośniej, dlatego że apetyt rośnie. Gdybyśmy mieli sobie zdefiniować, co to znaczy być życzliwym, no to w ramach jakby tej definicji pojawiłoby się wiele takich słów, które pasują jakby do takiego wizerunku po prostu dobrego człowieka. I ten konkurs wyróżnia właśnie tych, którym chce się chcieć, tak? Albo którzy mają jakby wpisane w swoje DNA, albo wiedzą i czują, że osoba, która przychodzi po pomoc, często jest tą taką osobą, która nie wie w danym momencie, jak daną sprawę załatwić. I dzisiaj mieliśmy możliwość spotkania się z tymi osobami, które w ramach swoich obowiązków nie tylko i wyłącznie podchodzą w sposób taki instytucjonalny do swoich klientów, ale przede wszystkim dzielą się swoim doświadczeniem, spoglądając przez swoje serce, jak najlepiej takiej osobie podpowiedzieć, co ma zrobić, jak załatwić sprawę. I za takie właśnie zachowanie należy się oczywiście ogromne podziękowanie. Niech to będzie wzór dla nas wszystkich. Bardzo jesteśmy wdzięczni i dziękujemy za to wyróżnienie. Jest ono takim właśnie świadectwem tego, że nasza praca jest doceniana. Warunki, które staramy się stwarzać w Centrum Dialogu Obywatelskiego dla osób z niepełnosprawnościami, dla seniorów, dla instytucji pracujących na rzecz tej grupy, została doceniona, zauważona i to tylko nas jeszcze bardziej będzie motywować do dalszej pracy, aby Opole stało się miastem, było miastem tak jak jest, ale było jeszcze bardziej miastem przyjaznym dla wszystkich grup, które w nim mieszkają. My mieliśmy taką możliwość namacalną zobaczyć, jak bardzo intensywnie działają opolscy seniorzy w czasie tutaj, kiedy w CAS-ie działało Miejskie Centrum Pomocy Uchodźcom. Bardzo dużo zadań realizowanych przez seniorów działo się właśnie na Damrota 1, więc mieliśmy i śpiewy, mieliśmy naukę języka hiszpańskiego, i szachy, i warcaby. Nie wiedzieliśmy, szczerze mówiąc, że aż tak intensywnie to środowisko jest zaangażowane i tak działa. Jest to takie motywujące dla nas młodszych, przyszłych seniorów, że naprawdę warto czekać na ten moment, kiedy będziemy mogli zaangażować się w 100% w pracę na rzecz środowiska osób starszych, seniorów i osób z niepełnosprawnościami. Opole gra w rytmie życzliwości już od kilku lat. Może tak się zdarzy, że w przyszłym roku jeszcze w większym gronie będziemy się spotykać. Może pojawią się kolejne kategorie. Zobaczymy, natomiast bez wątpienia. Kiedyś świętowaliśmy tylko i wyłącznie w jednym miesiącu, to był maj, miesiącem życzliwości. Dzisiaj świętujemy przez 365 dni w roku i staramy się zarażać tą życzliwością innych mieszkańców naszego miasta i nie tylko, również tych, którzy do naszego przepięknego Opola przyjeżdżają. Bardzo nas to cieszy, że Toyota Park, czyli nowo oddana hala sportowa, wielofunkcyjna hala sportowa, zyskała również uznanie wśród seniorów. Jak wiadomo, jest to obiekt przystosowany i również dla dzieci, ale chętnie z niego korzystają również seniorzy i osoby niepełnosprawne. Każda nagroda cieszy, ta cieszy szczególnie, bo właśnie została przyznana przez osoby odwiedzające nasz obiekt, ten szczególny obiekt, w którym spełnia wszelkie oczekiwania, również te sportowe, w których można realizować różnego rodzaju aktywności. Niejednokrotnie osoby starsze zadziwiają nas swoją aktywnością, bardzo chętnie uczestniczą w wielu zajęciach. Są to między innymi zajęcia badmintona. Seniorzy oczywiście korzystają również z podwieszanej bieżni, która jest bardzo atrakcyjna, z salek kardio oraz z wielu innych atrakcji przygotowanych, zajęć zorganizowanych właśnie na tym obiekcie.